i rozpoczęła się gonitwa. Troszkę spóźniony start kapitalnie. Warszawa Express go przyjęła. Dobrze poprawia teraz Munu. Tam jest w czołówce Shibani. Czwarta po zewnętrznej Iwa Grey. Ostatnia chyba Zarin, ale na razie jeszcze się układają przed pierwszym zakrętem. Warszawa Express, Munu, lekko wstrzymywana Shibani. Potem mały odstęp Iwa Grey. Najszybsza na razie z całej tej grupy. Bliżej kanatu galopuje Mary Blueberry. Tam jest chyba troszkę bardziej grząsko. Na ostatnie miejsce spadła w tej chwili Calipi. Przedostatnia jest Lady Jaguar. Warszawa Express, teraz Shibani. Mocno przyspieszyła, jest druga. Na trzecim miejscu Munu, Iwa Grey. Na piątym miejscu, tu w środku stawki, tak bardziej Lady Iwona. A do celownika pozostało jeszcze jakieś 1300-1400 metrów. Bez zmian Warszawa Express z przewagą. Druga jest Shibani. Dalej Munu, Iwa Grey, Mary Blueberry, Lady Iwona, blisko Zarin, Lady Jaguar i ostatnia Calipi. Cały czas ze sporą przewagą Warszawa Express. To jest ponad 5 długości. Dalej Shibani, Munu, Iwa Grey i już są na zakręcie 1000 metrów do słupa. Umiejętnie Kamil Grzybowski tutaj rozprowadza, no chyba Lady Iwonę, bo to dla niej chyba robi wyścig. Już ta klacz odpuściła, Munu na czele, dalej Shibani, poprawia ładnie Lady Iwona, waleczna, pokazała to w derby, dalej Iwa Grey, Zarin, tam jest także ta Calipi, Mary Blueberry odpadła na ostatnie miejsce i po wyjściu na prostą Munu z przewagą, Lady Iwona ma dużą stratę. To jest 400 metrów do słupa. Pięknie galopuje Munu z dużą przewagą. Najlepsza dwulatka poprzedniego sezonu. A tam o drugie miejsce walczą Calipi i Lady Iwona. Munu troszkę zeszła na kanat. Tam jest bardziej grząsko, te klacze po zewnętrznej. Dobrze teraz odrabiają Lady Iwona. Kapitalnie finiszuje i w celowniku Lady Iwona, Calipi, Munu i Lady Jaguar na miejscu czwartym.